drodzy wolontariusze. Na zakończenie... Na zakończenie tego niezapomnianego Światowego Dnia Młodzieży chciałem zatrzymać się tutaj, przed powrotem do Rzymu, aby gorąco podziękować Wam za Waszą cenną posługę. Jest to pewien sprawiedliwości i potrzeba serca. Obowiązek sprawiedliwości, gdyż dzięki Waszej współpracy młodzi pielgrzymi mogli otrzymać serdeczne przyjęcie. Pomoc w każdej potrzebie. Swoją służbą nadaliście Światowemu Dniu Młodzieży oblicze miłej, sympatycznej i serdecznej troski o innych. Moja wdzięczność. Moja wdzięczność jest również potrzebą serca, jako że poświęcaliście uwagę nie tylko pielgrzymom, ale także papieżowi. We wszystkich wydarzeniach, w których uczestniczyłem, byliście także i wy. Niektórzy widzialnie, inni na drugim planie, umożliwiając zachowanie wymaganego porządku, aby wszystko szło dobrze. Nie mogę też zapomnieć o wysiłku przygotowania tych dni. Ileż poświęcenia i ileż miłości. Wszyscy, każdy jak umiał i mógł, po kolei utkaliście tą pracą i modlitwą cudowny, wielobarwny obraz tego dnia. Dziękuję za Wasze oddanie. Jestem Wam wdzięczny za ten głęboki gest miłości. Wielu z Was musiało zrezygnować z bezpośredniego udziału w wielu uroczystościach, ponieważ byli zajęci przy innych ważnych zadaniach organizacyjnych. A jednak wyrzeczenie to było bardzo pięknym i ewangelicznym uczestnictwem w Światowych Dniach Młodzieży. Jako uwaga poświęcona innym, o której mówi Jezus. W pewnym stopniu wypełniliście słowo Pana. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich, sługą wszystkich. Jestem pewien, że to doświadczenie wolontariuszy, nagromadzone zmęczenie, troski i ciężary, wzbogaciło wszystkie w Waszym życiu chrześcijańskim, które w gruncie rzeczy jest służbą miłości. Pan przemieni Wasze nagromadzone zmęczenie, troskę i ciężary wielu chwil w owoce cnót chrześcijańskich, jak cierpliwość, łagodność, radość zdawania siebie innym, gotowość do pełnienia woli Bożej. Kochać to służyć. Służba zaś zwiększa miłość. Myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych owoców Waszego wkładu do Światowego Dnia Młodzieży. Ale te owoce zbieracie nie tylko Wy, lecz cały Kościół, który jako tajemnica wspólnoty bogaci się wkładem każdego ze swoich członków.
Teraz, gdy powracacie do swego zwykłego życia, zachęcam was do zachowania w swych sercach tego radosnego doświadczenia i do wzrastania z każdym dniem coraz bardziej w darze z samego siebie dla Boga i ludzi. Być może u wielu z was pojawia się nieśmiałe albo mocne, bardzo proste pytanie. Czego Bóg chce ode mnie? Jaki jest Jego plan wobec mojego życia? Czy Chrystus wzywa mnie do bliższego naśladowania? Czy mógłbym poświęcić całe swoje życie misji głoszenia światu, wielkości Jego miłości za pośrednictwem kapłaństwa, życia konsegrowanego lub małżeństwa? Jeśli pojawił się taki niepokój, pozwólcie prowadzić się Panu i oddajcie się chętnie na służbę temu, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Wasze życie... Wasze życie osiągnie nieoczekiwaną pełnię. Być może ktoś myśli, papież przybył podziękować nam, a teraz prosi. Tak jest. Taka jest misja papieża. Następcy Piotra. I nie zapominajcie, że Piotr w tym pierwszym liście przypomina chrześcijanom cenę, za jaką zostali wykupieni. Za cenę krwi Chrystusa. Ten, kto ocenia życia z tego punktu widzenia, wie, że na miłość Chrystusa można odpowiedzieć tylko miłością. I o to właśnie prosi was papież w tym pożegnaniu. Abyście odpowiedzieli miłością temu, który z miłością oddał się dla was. Jeszcze raz. I niech Bóg będzie z wami zawsze.